Jakub Kaliski, witam po raz pierwszy z młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Nanjing. Za moimi plecami w tej chwili trwa powitanie olimpijczyków wiosny olimpijskiej. Nanjing to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast północno-wschodniej części Chin. To także gospodarz młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, które rozpoczną się 16 sierpnia. Sportowcy z całego świata będą rywalizować w 28 dyscyplinach. Dziś przy obecności oficjeli i reprezentantów wszystkich państw dokonano oficjalnego otwarcia wioski olimpijskiej dla sportowców. Wcześniej nasi reprezentanci uczestniczyli w wydarzeniu kulturalnym przy stoisku naszego kraju. W ramach współpracy międzynarodowej Chińczycy uczyli naszych sportowców tańca dyskotekowego, a nasi w rewanżu dali na miastkę studniówkowej zabawy, ucząc ich poloneza. Centrum kulturalne wioski olimpijskiej to zarówno szansa na rozrywkę, ale także możliwość uczestniczenia w tak ważnych programach edukacyjnych jak pierwsza pomoc. Wioska olimpijska jest zlokalizowana w południowej części miasta. Oficjalnie zostanie włączona do aglomeracji Nanjing po zakończeniu igrzysk. Zakwaterowano tutaj ponad 6 tysięcy sportowców, oficjeli, trenerów oraz wolontariuszy. Nasi sportowcy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat wioski. Jest oddzielnie kuchnia azjatycka, europejska i tam, gdzie jest po prostu mniej osób, tam nas przydzielają, żeby nie było dużo kolejek. Mamy pokój, apartament tak jakby, w którym są 3 pokoje po 3 osoby. Nie, mamy trójkę i jedną dwójkę, do tego mamy 2 łazienki, duży salon, stolik, no i szafki. Mi się wydaje, że jest okej. Na pierwszy rzut oka wygląda wszystko wspaniale, ale są małe mankamenty. Wszyscy tak wchodzą, pięknie łóżko przyścielone, wszyscy się od razu rzucają na łóżko, a tam deska, taki materac. Wszyscy ząk mały, ale w porządku jest. Wchodźcie na Polska Kadra TV, subskrybujcie nasze kanały na Facebooku i na YouTube, ponieważ tylko u nas zobaczycie najświeższe relacje z młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Nanjing.